Witajcie na kanale Legadyskont.pl. Ze mną są Nadie! I dzisiaj słuchajcie, prawdziwa gratka, bo będzie wulkan. W dodatku wulkan z cytryny, spójrzcie. Widzieliście kiedyś wulkan z cytryny? Nie. Jak nie, to teraz będzie okazja. Sprawimy, że nasza cytryna wybuchnie i popłynie z niej prawdziwa lawa. Uwielbiam cytrynę. Do przygotowania wulkanu potrzebna nam będzie soda oczyszczona, cytryna, barwnik spożywczy. My na razie mamy przygotowane 3 barwniki, ale zobaczymy jeszcze, które użyjemy. No i płyn do mycia naczyń. Zaczynamy od przygotowania naszej cytryny. Taka niby cytryna, ale zaraz zrobimy z niej prawdziwy wulkan. Na początek ja w ogóle sobie przygotowałam miskę, bo lepiej jest to robić w miseczce. Mam też specjalną podstawkę dla naszej cytryny. O, zobaczcie, w ten sposób ona będzie stała, żeby ta lawa miała piękne miejsce właściwie, żeby wypłynąć. No to zaczynamy i trzeba ściąć tutaj tą pierwszą warstwę naszej cytrynki. To uwaga, przecinamy naszą pierwszą warstwę, okej. Tak, na samym czubeczku wystarczy. Wow, no zobaczcie, dobra. Tu już nam się zrobiło trochę więcej miejsca i wiecie co? Najlepiej będzie, jak w środku jeszcze trochę, wiecie, pozbędziecie się tego pierwszego miąższu, tego soku jeszcze. Właściwie ten sok możecie sobie również przelać gdzieś i zostawić, bo sok z cytryny może również później być potrzebny, aby jeszcze bardziej wzmocnić nasz wulkan i aby wybuchł kolejny raz. Teraz, słuchajcie, wyjmujemy nadmiar naszego miąższu, ale wiecie co, najlepiej gdyby ten nasz sok z cytryny tutaj został, więc jego nie możemy tak za bardzo wyrzucić. Nadmiar możemy sobie przelać na przykład do kubeczka. O! A miąższ wyjmiemy. Oj, słuchajcie, coś ciężko ten miąższ wychodzi, ale zobaczcie, o, wystarczy, że troszeczkę go wyjmiemy. Przygotowałam już sodę oczyszczoną, cytrynka jest już gotowa, ale mamy też 2 barwniki spożywcze, z których skorzystamy. Ja tutaj mam akurat taki czerwony, no i niebieski. Teraz dodajemy barwnika spożywczego, na początek czerwony, wypróbujemy go sobie. Wow, po kropelce sobie tutaj dodamy, nawet możemy trochę więcej, śmiało. Wow, a co tam? Będzie trochę czerwonego. Wow, trochę jak krew? No to może jeszcze kropelkę dodamy. Wow, dobra, tyle wystarczy. Teraz zrobimy jeszcze parę niespodzianek. Dodamy do wulkanu brokatu! Takiego fajnego, złocistego brokatu. Wow, no dobra, tyle powinno wystarczyć. Dodamy jeszcze trochę sody oczyszczonej. Uwaga, uwaga. I zobaczcie, zobaczcie. Wow, zaczyna się nasz wulkan. Lawa, słuchajcie, wyrusza. Wow! Ale się zaczyna pienić! Się zamieszaliśmy troszkę i zobaczcie, jaki wulkan! Wow! Cały z brokatem! Uhu! Widzicie? Ile naszego wulkanu! Nadia, a podaj mi jeszcze płyn do mycia naczyń. Zobaczymy, czy będzie więcej piany, dobra? Wow! Proszę bardzo! Pierwsza lawa wypłynęła! Dodamy jeszcze płynu do mycia naczyń. Wow! Yes! Super! Ile naszej lawy wypływa! Woohoo! Sprawdzimy, czy wulkan wybuchnie jeszcze raz. Nadia, dodasz jeszcze barwnika? Wow! Dobra, ja dorzucę trochę sody. I słuchajcie, spójrzcie, spójrzcie! I płyn do mycia naczyń! Chyba będzie znowu wybuchał. Wow! Nadia, a płynu dodasz nam jeszcze troszeczkę? Teraz ja? No, możesz dodać, pewnie, proszę. Oj, zobaczcie, ile w ogóle pijamy tu się zrobiło. Świetnie! Oho, dobra, dodajemy, dodajemy. Wow, jak się pieni! Nasz wulkan nadal wypływa, widzicie? Wow, ależ on się nam spienił. Cała lawa już prawie wypłynęła. Jak jeszcze pościskacie, nawet zobaczcie nasz wulkan. Wow, widzicie, ile tu jest piany w środku? Dużo, prawda? Tak. I wtedy całość też jeszcze znowu będzie wypływać. Wow, zobaczcie, ile piany. O, uwaga, teraz ułożymy kolejny wulkan. Zobaczcie, jest to nasza druga cytryna, ale
tym razem wulkan zrobimy sobie w innym kolorze. Co wy na to, aby zrobić niebieski? Tak, niebieski! No to zaczynamy z niebieskim wulkanem. Wow. A teraz dodamy trochę niebieskiego barwnika spożywczego. Wow, zobaczcie, jak śmiesznie wygląda. Umieścimy go sobie w środku, w naszej cytrynie i zaraz zasypiemy sodą. Wow! Teraz dodamy znowu sody oczyszczonej. Spójrzcie! Wow! Prosto do środka, do naszej cytryny. Okej. Dobra. Jeszcze trochę możemy go tutaj włożyć. No i Nadia, dodasz jeszcze zaraz płynu do mycia naczyń. Moment. Jeszcze trochę wymieszamy. Zobaczcie. Wow! Dobra, Nadia, i teraz jeszcze nasz płyn. Juhu! No. Zobacz, musimy wymieszać całość. Okej. I za chwilę, zobaczcie, nasza lawa ruszy. Wow! No Nadia trochę dużo dodała tego płynu, ale zobaczcie, niebieska lawa też może wypłynąć z naszej cytryny. Ciekawe, jaki będzie kolor pomieszany z różowym. Fioletowy się chyba zrobi. Zobaczymy, czy nam wyjdzie kolor fioletowy. Dobra, dodamy jeszcze, słuchajcie, troszeczkę sody z cytryny. I widzicie, jak nam nasza lawa zaczyna bąblować? Im więcej soku z cytryny, tym większa będzie lawa. Ale spływa, widzicie? Wow, super wypływa. Cała w naszej cytrynie. Spójrzcie, nasza lawa wypłynęła. W ogóle zrobiła się teraz taka w dwóch kolorach, bo połączył się nasz pierwszy wulkan, czyli ten czerwony właśnie z niebieskim i taki wyszedł nam fioletowy, widzicie? Wow, mam nadzieję, że wulkan Wam się spodobał. Yeah. Spójrzcie, nasz wulkan, właściwie cała nasza lawa wypłynęła prosto z cytryny. I tak jak Wam mówiłam, da się zrobić nawet wulkan właśnie cytrynowy. I jest to całkiem proste, możemy to zrobić sami w domu. Wystarczy tylko kilka składników, co nie? Tak. Który wulkan Wam się bardziej spodobał? Ten z niebieską lawą, czy ten z czerwoną i z brokatem? Mi się podobał z czerwoną, a ja wiem dlaczego z czerwoną, bo był brokat. Ale też można dosypać do niebieskim ten samo brokat. Pewnie, możemy dosypywać sobie właściwie czego chcemy. Wszystkie dodatki, które tylko nam przyjdą na myśl. Na przykład my akurat... cekiny. O, na przykład. My właśnie do czerwonej dosypaliśmy trochę brokatu, dlatego taka świecąca ta lawa wyszła. Jeśli i Wam spodobał się wulkan i chcecie więcej tego typu eksperymentów, zostawiamy ile? 1000 kciuków w górę? Tak, 1000! To 1000 kciuków w górę! Koniecznie też zasubskrybujcie kanał. Napiszcie nam w komentarzu, czy wulkan Wam się spodobał. No i do zobaczenia. Pa, pa!